Archeolodzy wykopujący stare artefakty z podziemi mogą dzięki swoim znaleziskom rzucać nowe światło na karty naszej historii. Szczególnie ważnymi odkryciami są mumie, które z jednej strony dają informacje na temat tego, jakie życie prowadzili ludzie z zamierzchłych czasów, a z drugiej trzeba przyznać, że są naprawdę przerażające. Nic dziwnego, że temat mumii poruszany jest w wielu filmach. W dzisiejszym materiale pokażemy najbardziej tajemnicze mumie, jakie kiedykolwiek odkryto. Zapraszam do oglądania. Psia mumia w drzewie. Mumie to zazwyczaj zwłoki, które przed pochowaniem zostały zabalsamowane specjalną substancją chemiczną spowalniającą rozkład tkanek. Czasami jednak mumie mogą wytworzyć się same, bez ludzkiej interwencji, rytualnego balsamowania i bez specjalnych ceremonii. Już samo to, że ciało po śmierci może się samo zmumifikować, brzmi szczególnie przerażająco. Prawie 60 lat temu w pewnym lesie położonym na południu Stanów Zjednoczonych pewnego dnia pies myśliwski wczołgał się do pnia wydrążonego drzewa kasztanowego w poszukiwaniu zdobyczy, którą gonił. Niestety pech chciał, że pies bardzo niefortunnie utknął w konarze drzewa i nie mógł się z niego wydostać. Zaniepokojony właściciel pieska przez wiele godzin szukał go po lesie, ale nie mógł go odnaleźć. Pies został więc w pniu na zawsze. Miejsce to było niedostępne dla padlinożerców, dlatego żadne dzikie zwierzę nie pożarło ciała psa. Zdarzyło się jednak coś innego. Kasztanowiec, w którym utknął pies, zawierał substancję zwaną taniną, często używaną do konserwowania skór zwierzęcych. Z czasem pod wpływem taniny i naturalnej wentylacji ciało psa po prostu wyschło, zmieniając się w mumię. Około 20 lat później, w 1980 roku, mumia psa została znaleziona przez lokalnych drwali, którzy robili wycinkę starych drzew. Wyobraźcie sobie ich zdumienie w momencie, gdy wewnątrz drzewa znaleźli zmumifikowane ciało psa. Odkrycie zaskoczyło robotników tak bardzo, że przekazali je do lokalnego muzeum. Do dzisiaj można ją tam oglądać i szczerze mówiąc, mumia psa, który za wszelką cenę chce się wydostać z pułapki, wygląda naprawdę przerażająco. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, nie zapomnijcie zajrzeć na domator24.com i sprawdzić ofertę najbardziej komfortowych foteli gamingowych. Linki znajdziecie również w opisie pod filmem. Krzycząca mumia. Archeolodzy po raz pierwszy odkryli tę mumię w Deir el-Bahari w 1886 roku. Przez wiele lat nie mogli określić, do kogo należało to zakonserwowane ciało oraz w jakim okresie żyła ta osoba. Choć mumifikacja w tamtych rejonach świata była dość powszechna, to jednak grób tej osoby znacząco różnił się od sarkofagów innych ważnych osobistości, które były mumifikowane. Na przykład wszystkie organy zmarłego okazały się nienaruszone, co jest raczej niespotykane dla mumii. Od momentu odkrycia ciała powstało wiele ciekawych teorii na jego temat. Wszystko to jednak były tylko i wyłącznie hipotezy. W 2018 roku archeolodzy w końcu odkryli prawdziwy sekret krzyczącej mumii. Analiza DNA szczątków wykazała, że mumia jest w rzeczywistości ciałem księcia Pantavera, który planował zabić swojego ojca faraona Ramzesa III. Historyczne zapiski wskazują na to, że książę został skazany na śmierć poprzez powieszenie za swoją zdradę. Znaki na szyi krzyczącej mumii zdają się potwierdzać tę historię. Wyjaśnia to również fakt, dlaczego balsamowanie tego ciała było wykonane bardzo niechlujnie, a sama mumia zamiast cienkiego płótna była owinięta owczą skórą. Starożytni Egipcjanie uważali skórę owczą za nieczystą i owijali w nią zdrajców. Dzieci z Lulailako. 16 marca 1999 roku odkryto trzy mumie w pobliżu szczytu wulkanu Lulailako. Podobno te trzy mumie, dwóch chłopców i dziewczyna, zostały poddane religijnemu rytuałowi Inków około roku 1500. Starsza dziewczyna przykuła szczególną uwagę naukowców dzięki temu, że zakonserwowała się w doskonałym stanie. Jej skóra, a nawet włosy były wyjątkowo dobrze zachowane. Prawdopodobnie było to możliwe ze względu na niskie temperatury w miejscu, w którym znaleziono ciała. Sądząc po jej ułożeniu, dziewczyna umarła z zimna, być może podczas snu. Co jednak ciekawe to to, że niektórzy badacze zauważyli uśmiech na jej twarzy. Zastanawiali się, dlaczego ktoś, kto ma zaledwie około 13 lat, może uśmiechać się w obliczu własnej śmierci.
po czasie udało im się odnaleźć powód, dla którego mimo śmierci z ust dziewczyny nie schodził uśmiech. Dzieci przed rytuałem, podczas którego straciły życie, były odurzane różnymi substancjami kilka miesięcy wcześniej. Oprócz tego przez jakiś czas przed śmiercią ofiary były karmione drogimi i ekskluzywnymi posiłkami, na które stać było tylko najbogatszych Inków. Dziewczyna, będąc pod wpływem rozweselających substancji i sowicie najedzona, umarła z wielkim uśmiechem na twarzy. Mumie z Kilatiksok. W 1972 roku w pobliżu starożytnej grenlandzkiej osady, położonej na zachodnim brzegu największej wyspy świata, odkryto całą zmumifikowaną rodzinę, która zachowała się dzięki panującym tam niskim temperaturom. Wyjątkowo dobrze zakonserwowane ciała należały do Eskimosów, którzy zmarli na Grenlandii w około 1475 roku. Szczątki wzbudziły zainteresowanie naukowców, ale jedno z ciał stało się szczególnie sławne na całym świecie. Zainteresowanie opinii publicznej jest zrozumiałe, ponieważ wygląd tej małej mumii jest naprawdę przerażający. Są to zwłoki 6-miesięcznego dziecka, które prawdopodobnie cierpiało na jakąś poważną chorobę. Oczy dziecka wyglądają, jakby nadal były szeroko otwarte, co czyni go jeszcze bardziej przerażającym. Mumia ta wygląda, jakby została wyciągnięta prosto z jakiegoś filmu grozy o nawiedzonych lalkach. Niektórzy naukowcy twierdzą, że dziecko zostało pochowane żywcem. Uważa się, że była to powszechna tradycja w kulturze Eskimosów w momencie, kiedy umierała matka małego dziecka. Polarna księżniczka. Ta mumia znaleziona w północnej Syberii znana jest jako polarna księżniczka, ponieważ jej szczątki odkryto w pobliżu koła podbiegunowego. Mumia ma około 900 lat, ale jest doskonale zachowana. Dziewczyna zmarła, gdy miała 35 lat i była jedyną kobietą pochowaną w zbiorowej mogile spośród około 30 mężczyzn. Jak twierdzą naukowcy, proces jej mumifikacji był niezwykle dokładny. Dzięki temu polarna księżniczka ma nienaruszone włosy, a nawet rzęsy. Dodatkowo udało jej się zachować zęby. Kobieta była owinięta kokonem zrobionym z miedzianej blachy, tkaniny i kory. Chociaż ekstremalnie niskie temperatury ocaliły księżniczkę przed rozkładem, miedź spowodowała, że skóra mumii zmieniła kolor na zielony. Według naukowców kobieta miała 155 cm wzrostu. Mumia pochodziła prawdopodobnie ze średniowiecznej wioski myśliwych i rybaków. Archeolodzy twierdzą, że ponieważ księżniczka polarna była jedyną kobietą pochowaną na cmentarzu wśród samych mężczyzn, mogła za życia pełnić bardzo ważną funkcję w społeczeństwie. Uzi. W 1991 roku w górach w rejonie Tyrolu turyści przypadkowo odkryli pewną mumię, która później została nazwana jako Uzi. Jej wiek określony metodą radiowęglową wynosi około 5300 lat. Innymi słowy, jest to najstarsza ludzka mumia odkryta do tej pory w Europie. Odkrywcy, którzy ją znaleźli, próbowali samodzielnie wydobyć ją z miejsca pochówku. Przez to jednak częściowo ją uszkodzili. Mimo wszystko mumia jest ogólnie bardzo dobrze zachowana. Lód pokrywający ciało zaraz po śmierci uniemożliwił proces rozkładu. W chwili śmierci Uzi miał około 165 cm wzrostu, ważył 50 kg i miał około 45 lub 46 lat. Miał też ponad 60 prymitywnych tatuaży na całym ciele. Naukowcy nie tylko cyfrowo zrekonstruowali jego ubranie, ale także na podstawie jego układu mowy odtworzyli barwę jego głosu za życia. Niestety archeolodzy nie są pewni, w jakim języku mówił Uzi, ponieważ szczegóły historyczne tamtego regionu nie są znane. Mimo wszystko naukowcy potrafią odtworzyć podstawowe dźwięki, jakie zmarły mężczyzna za życia wydawał. Do dzisiaj nie odkryto jednak przyczyn jego śmierci. Czy zginął w jakiejś bitwie, a może ktoś odebrał mu życie lub sam zamarzł na szlaku? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Lady Di. Xin Zui, znana również jako Lady Di, była bardzo zamożną Chinką, która zmarła w około 160 roku przed naszą erą. Jej grób odkryto w 1968 roku, a same ciało wydobyto w 1972. Ciało Xin okazało się jedną z najlepiej zachowanych mumii w historii. Jej grobowiec ułożono w formie odwróconej piramidy i znajdował się pod ziemią na głębokości 12 metrów. Jej ciało było owinięte jedwabiem i umieszczone w czterech gęsto pomalowanych sarkofagach.
Środki te zapobiegły przedostaniu się wilgoci i bakterii do organizmu, opóźniając proces rozkładu. Ponadto ciało było pokryte nieznanym żółtym płynem, który natychmiastowo odparował po tym, jak jej trumna została pierwszy raz otwarta. Skóra mumii była miękka i wilgotna, podobnie jak jej organy wewnętrzne. Nawet naczynia krwionośne pozostały nienaruszone, a stawy odpowiednio zgięte. Jej włosy i odciski palców również idealnie się zachowały. Niestety naukowcy nie byli w stanie dowiedzieć się, jaki rodzaj mumifikacji został w tym przypadku zastosowany. Przeprowadzili jednak całkowitą autopsję i odkryli, że przyczyną śmierci Lady Di była starość i liczne choroby. Kobieta zmarła w wieku 50 lat. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, jaka z przedstawionych mumii zrobiła na Was największe wrażenie. Czy wydają Wam się one przerażające? Napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!